Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidor.pl, a was chciałbym zaprosić już na ostatni odcinek Zagrajmy w Sonic Advance 3 na Game Boy Advance. I jak widzicie, zaczynamy troszeczkę innym taktibem niż poprzednim razem, ponieważ poprzednim razem cisnęliśmy sobie z Sonikiem i Amy oraz Knucklesem i Amy, a tutaj ciśniemy sobie z Cream i Amy. Tak jest, tag team dziewczyn, czyli power girl, coś takiego, kurde, XD. Nie no, tak serio, to witam was bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z Sonica Advance 3, który właśnie ten oto odcinek będzie zakończał cały ten mini maraton Soniców Advance. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że maraton jak najbardziej się wam podobał i w sumie nadal podoba, bo jeszcze ten odcinek trwa, bo dopiero co się zaczął. Ale jednak chcę tutaj tak zweryfikować, czy dobrze się bawiliście lub się bawicie na tym oto maratonie z Sonica Advance. I jak zauważyliście również, jestem pobudzony, a to dlatego, że między nagraniem z czwartego odcinka, piątego minęła dosłownie godzina. Byłem sobie w sklepie i kupiłem sobie napój, który ma nektar, który jest nektarem bananowym z źródłem potasu. Oh yeah! Audycja nie zawiera lokowania produktu, tak od razu powiem. Więc tak. Ten zone, który robimy sobie teraz, szczerze powiedziawszy, przypomina mi troszeczkę Angel Island z Sonica Advance 1 oraz Sky Canyon z Sonica Advance 2. Tylko że to jest takie połączenie tych dwóch zonów, z tą różnicą, że no wyszło coś takiego, ale muszę przyznać, że te filary w tle, które są, bardzo mi się podobają, ale nie zmienia to faktu, że lokalizacja Chao, przynajmniej w akcie pierwszym, no była bardzo upierdliwa, nie wspominając już o akcie drugim. Chociaż nie, no w akcie drugim było trochę lepiej, no ale w akcie pierwszym to mogłem się momentami za głowę złapać, jeżeli chodzi o lokalizację tych małych Chao. Naprawdę, autentycznie, no momentami białej gorączki to można było dostać. No ale niestety nie może jakby być całe życie łatwo, musi być jakby jakaś hierarchia i musi od czasu do czasu troszeczkę poboleć, żeby później było z górki, jak to się mówi. Ale ja filozof się zrobiłem, kurde, nie powiem, że nie. Tak więc, tak jak już wspominałem, soundtrackowo, graficznie nie mam do czego się przyczepić, bo naprawdę to wszystko wygląda bardzo ładnie i starannie. Naprawdę, twórcy przez całą tą trylogię zrobili kawał dobrej roboty i nie mam naprawdę do jakiegokolwiek zonu do przyczepienia się. W sensie, nie ma żadnego zonu, żadnego świata w tej grze, do którego bym mógł się przyczepić, jeżeli chodzi o, nie wiem, że grafika jest paskudna, że, nie wiem, soundtrack jest taki sobie. Znaczy, okej, mogę powiedzieć, że za jakimś soundtrackiem mogę średnio przepadać, bo na przykład, nie wiem, za dużo razy był w serii, jak na przykład patrz Green Hill Zone. Ale no, to wszystko ładnie jest przedstawione i naprawdę tutaj wielki szacun. Szkoda, że ta seria jest tak trochę niedoceniona, no bo jednak mało kto kojarzy chyba Sonic Advance, a jak jest dużo osób, co kojarzy, no to bardziej to jest na zasadzie, a coś tam słyszałem, coś tam grałem, ale wolę jednak klasyki. No i też się trochę nie dziwię, bo jednak ja, mimo że jestem obeznany w serii Crasha, to też wolę jakby najbardziej klasyki, bo no wiadomo, od nich się zaczynało i tak dalej, to są klasyczne gierki. No ale jednak tutaj w tym wypadku, no mam nadzieję, że jednak troszeczkę się mogę pomylić. Liczę trochę na to, że jednak jest trochę więcej osób, które docenia zawartość Sonica Advance oraz samą tą serię, no bo jednak nie oszukujmy się, ale jest to bardzo godna ogrania seria. Ale czy będziecie chcieli to robić na 100% czy nie, to już od was zależy. Ja zrobiłem to na 100% i mogę powiedzieć tak, nie żałuję, aczkolwiek wiem, że nie będzie to prędko, jak będę chciał na następny raz robić 100%. Po prostu lubię robić 100% w tej gierce nawet, ale nie żebym miał to robić cały czas, no bo jednak jest to trochę uciążliwe, jeżeli chodzi o zapamiętywanie tych wszystkich lokacji. W szczególności, że ja już na przykład zapomniałem lokalizacji niektórych Chaosów w tej grze. Tak samo jak już zapomniałem lokalizacji tych
specjalnych ringów, które trzeba było zbierać w Soniku Adventure 2, tak więc no już byłby problem, gdybym miał od razu zaraz po tym let's playu na przykład siadać i grać kurde jeszcze raz na 100%, więc ja wolę sobie na razie podziękować i odpuścić, w szczególności, że naprawdę, tak jak już podkreślałem to niejednokrotnie, mam troszeczkę dosyć serii Sonic Advance, trochę się przejadła mi ta seria. No ale przynajmniej zrobimy let's play do końca i nie będzie kurde gadania, że o, tam kurde zaczął serię i nie skończył. Pomidor, gdzie Rayman Redemption? True Boss Rush. Albo Pomidor, gdzie jest tam Crash Bandicoot 4 najwyższy czas? Crash Bandicoot 4 za jakiś czas będzie, spokojnie. Na razie wolę tak nie hypować Crasha 4, bowiem jak to się skończy po prostu, że wrzucę Crasha Bandicoot 4 i potem będzie, no to kiedy Crash, kiedy Crash, spokojnie. Wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Mam do was jedno takie pytanie. Jakie macie wspomnienia z tym zonem? Serio, napiszcie w komentarzach, jeżeli graliście w Sonic Advance 3, bo może są osoby, które przeszły Sonic Advance 3 i powiem szczerze, że chcę poznać wasze zdanie na temat całej tej gry, jak i poszczególnych światów, jakie tutaj były. Bo naprawdę, no jestem ciekaw, czy tylko ja mam takie problemy dlatego, że ja gram pierwszy raz Sonic Advance 3, czy ogólnie te zony są troszeczkę w taki, a nie w inny sposób zrobione. I w ogóle tutaj to było oszukać przeznaczenie, jak mogliście zobaczyć, bo była szansa, że mogłem zginąć, a okazało się, że jednak nie zginąłem, więc no, no tutaj mały progres jest, progresujemy, proszę państwa. Progresujemy i to mi się podoba bardzo. Ogólnie ostatni odcinek, chciałem przez chwilę powiedzieć wczorajszy odcinek, ale zapomniałem, że Sonic Advance 3 leci co 2 dni, tak samo jak pozostałe inne serie, tak więc można by powiedzieć, że odcinek, który wystąpił 2 dni temu, to jak mogliście zobaczyć, był troszeczkę przedłużonym odcinkiem, bo tam pod koniec dałem ten kącik ciekawostkowy, bo stwierdziłem, że nie miałem jakby co zrobić z tamtymi ciekawostkami, a też nie chciałem jakby na nowo patrzeć pod stare odcinki, jakie już zrenderowałem, żeby tam gdzieś je chamsko powklejać. Więc stwierdziłem, że zrobiłem sobie taki właśnie zlepek tych ciekawostek pod koniec poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że wam się to w miarę spodobała taka koncepcja. Conception. Chaos Angel. Ogólnie muszę powiedzieć, że jak na ostatni zone, bo to jest autentycznie ostatni zone, tutaj już nic nie ma więcej, to naprawdę, kurde, ładnie został zrobiony. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Tylko no mówię, no czuć takie troszeczkę nawiązanie do właśnie Sky Canyon, czy właśnie Angel Island z Sonic Advance 1. No nic to, no mogę czuć takie nawiązanie, taką inspirację, no ale inspiracja to inspiracja, nawiązanie to nawiązanie, no zobaczymy jak to będzie z praktyką, no mi się może tak wydawać, a wam się może co innego wydawać, chociaż tam w tle, jak widzicie, tam są jakieś takie tajemnicze budynki, tam nie wiem czemu, mam pewną spekulację, że tam jest Route 99 w tle. Mogę się oczywiście mylić, ale tak mi się wydaje, że tam Route 99 jest, albo Route 99. Czyli pierwszy świat w tej gierce, swoją drogą. Ale to już raczej wy też wiecie, więc nie będę tutaj tego podkreślał. No cóż, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem w tym roku, to zaczniemy sobie Sonic Battle. Ponieważ to jest taka ostatnia gra na Game Boy Advance, którą chcę ograć. Zresztą to chyba nawet jest ostatnia gra ogólnie z Soników na Game Boy Advance, bo nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek później Soniki były. No, nie licząc Genesis, to nie wiem co jeszcze było, co mógłbym nagrać, a nie nagrałem. Wydaje mi się, że to są chyba wszystkie już Soniki na Game Boy Advance, ale podkreślam, mogę się mylić, ponieważ jeżeli chodzi o serię Game Boy Advance'ową, to nie jestem jakoś super obeznany. No i kurczę, wypadałoby na dniach skończyć, kurde, Sonica Colors Ultimate. Znaczy, teraz pewnie niektórzy mają znaki zapytania w głowie i myślą sobie, co ty pierdolisz, przecież ty skończyłeś Sonica Colors Ultimate. Tak, skończyłem Sonica Colors Ultimate, ale jest jeszcze bonusowy odcinek, który wypadałoby zrobić. I to jest bonusowy odcinek, gdzie zbieram wszystkie szmaragdy. No, wypadałoby nagrać taki odcinek. Ale to spokojnie, to tylko jest taka dosłownie formalność. Pokażę tam,
co trzeba zrobić i może nawet, kurde, na wizji pokażę, jak zdobywam platynowe trofeum i na tym będziemy mieli już zakończonego całego Sonic Colors Ultimate. To tam wystarczy tylko, kurde, nie wiem, poświęcić pół godziny maksymalnie. No i kto wie, może ten rok będzie dla Sonica też szczęśliwy, no bo może, kurde, będę robił więcej let's play z Sonica, ale to zobaczymy, co tam będzie. Na pewno będę chciał się zabrać za trylogię klasyczną, czyli wiecie, Sonic the Hedgehog 1, 2 i 3. Bo wypadałoby odświeżyć sobie tę serię, dlatego że, no, oryginalne let's play'e wyszły nawet spoko, chociaż nie jestem dumny za bardzo z Sonica the Hedgehog 2, dlatego że był tam pewien moment, gdzie w pierwszym odcinku przez resztę odcinka byłem zagłuszony przez muzykę. A z kolei Sonic the Hedgehog 1 i 3 niby wyszły ok, ale jednak czegoś mi tam w tamtych let's play'ach brakuje, więc na pewno spodziewajcie się odświeżonych let's play z tej trylogii w tym roku. To chciałem powiedzieć. No ale tak myślę, że będę później, nie wiem, zabierał się za jakieś inne gry, no Sonic Heroes na przykład warto byłoby ograć, Sonic Unleashed. I teraz pewnie niektórzy się zastanawiają, a co będzie z Sonicem Adventure? Chyba nie będę się zabierał za Sonic Adventure 2, ani za Adventure 1. Tak szczerze, mimo że Adventure 2 Battle bardzo lubię i szanuję, to jednak nie czuję jakby takiej ochoty nagrywać Sonic Adventure 2. Jak już to możliwe, no, że na jakimś live byśmy sobie to ograli, ale odcinkowo to nie wiem szczerze. Na razie nie wiem, nie rozumiem, ale zobaczymy, co tam wyjdzie z czasem. I wiem, że dosyć taki luźny temat sobie zarzuciłem, no bo kurde, nie gadamy na przykład o gierce, no ale powiedzcie mi, co bym tutaj mógł ciekawego powiedzieć, jak póki co na razie sobie tylko latamy i tak dalej. Mogę co jedynie napomknąć, że Cream jest całkiem fajną postacią, jeżeli chodzi o sterowanie. Troszeczkę miałem pewne obawy co do łączenia Cream z Amy, jeżeli chodzi o tag team, ale moje obawy jednak nie były do końca słuszne, no bo naprawdę całkiem fajnie się gra Cream. Nawet mogę powiedzieć, że ona jest troszeczkę lepsza niż Tails. Tak troszeczkę, tak troszunikę lepsza. I tyle. Nie mam nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o to. I teraz się pewnie zastanawiacie, co ty, Pomidor, odpierdalasz na tym gameplayu. Dlaczego ty w dół lecisz? Dlatego, że tutaj na dole jest Chao, jak widzicie. I teraz po raz kolejny zadam to znane już wam wszystkim pytanie w całej tej serii. I kto by się, kurde, domyślił, że tutaj na dole jest Chao? Serio, czasami naprawdę twórcy przeginają z lokalizacją tych małych Chaosów. No bo serio, kurde, znaczy, jakby okej, rozumiem, że musi być jakiś poziom trudności, no bo gdyby z drugiej strony było za łatwo, no to trochę byłaby lipa, no bo byśmy mieli wtedy za łatwy gameplay, ja bym też trochę narzekał, że kurde, no mogliby trochę tutaj utrudnić. No ale tak szczerze powiedziawszy, no, gdyby nie gajdy, no to ja nie byłbym w stanie tego za pierwszym razem odkryć. Serio, ja nie byłbym w stanie odkryć, że o, tutaj Chao jest, o, patrzcie, tutaj Chao jest. Tylko bym poleciał sobie pewnie górną częścią poziomu i by raptem się okazało, że tylko jednego Chao lub w ogóle żadnego Chao nie znalazłem i wtedy dopiero byłby krzyk, dramat i rozpacz. A tak to przynajmniej nagrałem sobie gameplay, co prawda w post komentarzy jest to nagrywane, ale przynajmniej sobie nagrałem i na spokojnie mogę tutaj skupić się na komentarzu i przy okazji obserwować, jak mi szło w trakcie nagrywania. Powiem tak, akt drugi i akt pierwszy to są takie akty, do których no średnio mi się chce wracać, bo trochę są długie, takie, nie wiem, niepotrzebnie chyba długie nawet bym mógł powiedzieć, ale akt trzeci to jest najprzyjemniejszy akt, jeżeli chodzi o ten ostatni zone. Naprawdę. Nie dość, że jest on krótki, to jeszcze zobaczcie, jaki łatwy będzie. Chaos Angel Act 3. Lub 03, bo ta gra lubi podkreślać, że to nie jest 3, tylko 03. Zaczynamy sobie właśnie od platformy doktora Eggmana. I teraz możemy przykładowo naszym cheese'em atakować jakby przeciwników. A jak ich zaatakować? No ja, jako że grałem na klawiaturze, a nie na padzie, no to ja atakowałem przyciskiem S z klawiatury, no ale wy możecie na przykład innym przyciskiem atakować. W każdym razie lokalizacja Chao w tym poziomie jest naprawdę... To jest bardzo ładna lokalizacja i to jest bardzo łatwa do ogarnięcia. Bo wystarczy, że zrobimy coś takiego.
Dokładnie, tak? I patrzcie teraz na to. Tutaj mamy Chaosa. Jej! A na dole będzie drugi zaraz. W sensie, może nawet nie na dole zaraz, ale za chwilę zobaczycie, że nową platformą doktora Eggmana polecimy i będzie w podobnej lokalizacji drugi Chao. Kurde, muszę sobie uzupełniać ten potas, bo naprawdę zasycha coraz mi częściej w gardle. A nie chcę mieć akcji, że ja stracę głos, bo kurde, wolałbym jeszcze trochę ponagrywać dla was tych serii. Tak więc no. O, proszę bardzo, kolce, ja pierdolę. Oj, moi drodzy, ja z tymi kolcami mam niefajne wspomnienia akurat, jeżeli chodzi o ten akt, to mogę przyznać, ponieważ kiedy próbowałem się dostać właśnie tutaj, to bardzo często kolce akurat wskakiwały w momencie, kiedy, no cóż, ja sobie wskoczyłem na platformę, sobie tak stoję, myślę, kurde, zaraz ta platforma przyleci i se wskoczę, a tu nagle jeb kolce i spierdalam się na sam dół i ginę w głupi sposób. No i powiedzcie mi, jak ja mam się w takim razie nie zdenerwować? Powiedzcie mi, jak? O, i to też jest typowe. To jest coś akurat, czego bardzo nie lubię w tym akcie, czyli nagle z dupy spadające głazy, kurde, nie wiadomo skąd. No serio, no, kurde. Jakby, okej, można się uśmiać, bo haha, no wiecie, no kto by się spodziewał, no, spadł ci, kurde, głaz na głupi łeb, jak to się mówi. No ale kurde, no, serio. Twórcy, wy musicie być naprawdę takie trolle. No nie możecie sobie w końcu darować. Powiedzcie mi, serio. Serio, kurwa. Akurat to serio, kurwa, to jest nawiązanie do Sebulby 2000 i Zakolnikowa Television, więc pozdrawiam panów bardzo serdecznie. Bo tutaj trochę ich parodiuję niektórymi słowami, co zresztą możecie nawet usłyszeć. I wow, zdobyłem złotego ringa, no proszę państwa, kurde. Ja tutaj zrobię ładny progres. Bardzo mi się to podoba. Nie powiem, że nie. I teraz Cream postanowiła pójść sobie na drzemkę. Ale Cream, nie ma drzemania. Wstawaj, kurwa. Trzeba walczyć. Dokładnie. Nie ma to tamto. Ale to już nie Cream będzie walczyć, tylko Sonic. Bo Cream już poszła sobie odpoczywać. Poszła sobie do krainy wiecznych snów. Więc teraz Sonic przychodzi tutaj na ratunek i jedziemy z ostatnim i zarazem najtrudniejszym special stage'em w tej grze. Autentycznie tutaj bez żadnej kappy. Serio, kurde. Robienie tego special stage'a to była totalna katorga. W szczególności, że tutaj znowu nasrane jest tyle tych bomb. Przeciwnicy są coraz bardziej agresywni. No naprawdę, kurde. Rozumiem, no ostatni special stage musi być podkręcony, ale kuźwa, no... To jest momentami aż denerwujące. No autentycznie, a w szczególności, że też mówię, po raz kolejny Sonic ma takie problemy, że czasem skoczysz, no i wychodzą takie ceregiele, że on raptem, nie wiem, no, uderzy przypadkiem w bombę, bo takie ma, kurde, nie wiem, widzi mi się, żeby w bombę sobie uderzyć. Ale jeżeli chodzi o grafikę, jest bardzo ładna. Po raz kolejny bardzo ładne tło i w sumie to jest ostatnie podkreślające nawet kolor ostatniego szmaragdu, który będziemy sobie zbierać. A mianowicie ostatni szmaragd to będzie właśnie koloru fioletowego, tylko że nie takiego jasnego fioletowego, no bo nie oszukujmy się, ale to jest ciemny fioletowy, co nawet zobaczycie za niedługo, jak będziemy zbierali. I tak, tutaj dużo pauzy robiłem, dlatego że ja tutaj grałem na mocnym stresie. Serio, ja to nagrywałem... Czekajcie, kiedy ja to nagrywałem? Ja to... O północy nagrywałem, czyli ja to dzisiaj w sumie nagrywałem w nocy. Bo ja to nagrywam, ten głos jakby, co mój słyszycie, to jest nagrywane 3 marca, wy to będziecie widzieli 14 marca, więc... Tak naprawdę wy będziecie to widzieli już jako ostatni odcinek i tutaj od razu zapowiadam jedną rzecz, albo nie, dobra, to zostawię sobie na koniec. No zostawię na koniec, dlatego że warto o tym na końcu wspomnieć. I mamy równo 260 na 260, tak więc chuj ci w dupę, nie pozdrawiam Special Stage Number 7. Spierdalaj. Ale przynajmniej mamy wszystkie szmaragdy chaosu. Patrzcie, jakie ładne kolorki, kurde. Dobra, może przesadziłem, nie jest to jakby za bardzo ciemny fioletowy, ale jednak wiecie, o co chodzi. I tutaj mamy kody.
Kody, proszę państwa, kody. Po tym jakże trudnym i wymagającym special stage wypadałoby w końcu zabrać się za bossa. Tegoż tutaj zonu, tego świata. A bossem, z którym będziemy walczyć, oczywiście będzie Dr. Eggman. Ale nazywa się w tym świecie Egg Gravity i nie ma co się dziwić, dlaczego nazywa się Egg Gravity, ponieważ nazwa nie jest z przypadku. Nazwa jest autentyczna dlatego, że walka z Eggmanem polega właśnie na tym, że będziemy musieli atakować w Gimerla. Czy to młotkiem Amy, czy to po prostu spin atakiem. I Eggman co jakiś czas, jak widzicie, będzie zmieniał pozycję. Na początku jest on u góry, ale za jakiś czas zmieni pozycję i będzie do góry nogami. I musimy robić to wszystko w ten sposób, żeby oczywiście pierścienie nie tracić. Oraz nie możemy stać za blisko Eggmana, dlatego że jeżeli Eggman będzie wykonywał swój ruch właśnie taki, który widzieliście przed chwilą, czyli on będzie tak skakał właśnie, no to może zrobić tak, że będziemy za blisko niego i w kolce uderzymy. Co nie jest oczywiście fajne, no bo po co tracić w durny sposób życia. No ale jak widzicie, boss został bardzo szybko pokonany, tak więc nie był on jakoś super wymagający. Aczkolwiek jeżeli gracie pierwszy raz, możecie mieć z nim problemy i ja tutaj nie będę ukrywał, ja również miałem z nim problemy. I w taki oto sposób chyba nawet zebraliśmy złoty pierścień. Przynajmniej z tego, co mi się wydaje, ale mogę się mylić. Raczej wątpię, że to był srebrny, bo nawet szybko nam poszło z tym bossem, więc... Ale to wszystko się zaraz zweryfikuje. Tak, złoty żeśmy zdobyli. Nawet nie wiem, ile ja złotych zdobyłem w trakcie tego let's playa, ale podejrzewam, że bardzo mało, ponieważ no ja jestem, kurde, cienka dupa w serii Sonica. I teraz Altor Emerald. Czas na... Kącik ciekawostkowy. Czas na ciekawostki z poziomu Altor Emerald. Muzyka z tego poziomu jest remiksem muzyki z obszaru Holy Summit z gry Sonic Battle. Wejście do tego poziomu stanowi unikatowa szara obręcz z symbolem Imperium Eggmana w środku. Znajduje się na najwyższym piętrze mapy Chaos Angel. Boss, z którym będziemy walczyć, to będzie Hyper Egg Robo. I nazwa trochę zobowiązuje, ale zanim będziemy walczyli z Hyper Egg Robo, to po raz ostatni, trzeba zwalczyć Gimerla, który najwidoczniej jest zazdrosny, bo nie dostaje zbyt dużo atencji. Tak więc gościu, no spierdalaj już tutaj z ekranu, ponieważ jesteś guzik warty. I teraz w tej pięknej scenerii, gdzie mamy w tle główny szmaragd chaosu, to mamy oczywiście doktora Eggmana, który sobie jest w tym oto robociku i zaczynamy, kurde, konfrontację. I szczerze powiedziawszy, miałem problemy trochę z tym bossem, ale z perspektywy czasu, jak sobie wczoraj po nagraniu jeszcze raz z nim zawalczyłem, to jak na ostatniego bossa, to jest on... To jest kurwa żart. Jeżeli chodzi o serio, o ostatnią taką konfrontację, ten boss to jest żart. Zresztą nawet widzicie teraz, że trochę mi zaczęło lepiej iść, jeżeli chodzi o tę konfrontację, ale autentycznie cała konfrontacja polega na tym, że musimy rzucać Sonikiem, żeby on zwinięty właśnie w kulkę uderzał cały czas w tego robota. I w taki oto sposób finałowy boss został pokonany. Ale czy aby na pewno? Czy aby na pewno to jest finałowy boss tej gry? No historia nas nauczyła, jeżeli chodzi o Sonica Advance, że zawsze jest dwóch bossów. Zawsze jest pierwsza konfrontacja i mamy pierwsze zakończenie i zawsze jest druga konfrontacja i jest drugie zakończenie. I tak też jest i w tym przypadku, bo teraz widzimy zakończenie, gdzie Eggman niby został unicestwiony, a Gimerl po prostu popełnia chyba seppuku, no bo jak widzicie spadł w dół, więc... No nic innego tutaj mi do głowy nie przychodzi. Natomiast teraz będziemy mieli cutscenkę, gdzie właśnie nasi bohaterowie, czyli Sonic i Amy, spotykają się z Knucklesem, Tailsem, Cream oraz Cheesem. I sobie tak stoją, a niebo w tle za chwilę zmieni swoje kolory. Z ciemnego nieba, które jest takie mroczne dosyć, na jasne z tego co pamiętam. O ile dobrze pamiętam, mogę się oczywiście mylić. Tak jest, dobrze zapamiętałem.
i przyleciały sobie ptaszki i wszyscy się dobrze bawią, jak zauważyliście. Nic się tutaj nie dzieje, no może poza Amy, która zaczyna się znowu podkokiwać w Soniku. Amy, daj spokój Sonicowi, bo on nie jest ciebie wart. On nawet ciebie nie chce, on cię traktuje jako dobrą koleżankę, ale nic więcej, więc nie rób sobie nadziei nawet. No i w taki oto sposób mamy bardzo piękne zdjęcie, które podsumowuje to zdjęcie oczywiście napisami końcowymi, ale ja tych napisów końcowych wam nie pokażę i jedziemy znowu z konfrontacją z tym samym bossem, dlatego że tam byłyby, jak to się mówi, no złe zakończenie, a ja wam chcę pokazać jakby to dobre zakończenie. Tak więc po pokonaniu po raz kolejny Hyper Egg Robo, będziemy mieli teraz inny obieg fabuły. Bo jak widzicie, Eggman tym razem nie poleciał sobie dalej. Jimerl nas zaatakował i wziął oczywiście nasze wszystkie szmaragdy chaosu, tak więc zrobił sobie kontrolę chaosu i zmienił się w taką kulę. A Eggman przy okazji dostaje wpierdol od niego i w taki oto sposób Eggman został wykorzystany przez Jimerla. Więc, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, tutaj się pojawiają szmaragdy chaosu. Sonic oczywiście odpala swoją The Ultimate formę. I on, nie wiem dlaczego, wygląda troszeczkę jak Shadow. Tak przynajmniej trochę mi się skojarzyło. I w tym momencie coś, co się nigdy, ale to przenigdy nie działo w serii Sonica. Proszę państwa, panie i panowie, zaczynamy sobie ostatni zone w grze. I w tym momencie mamy współpracę doktora Eggmana i Sonika. Kto by się kurde spodziewał? Czas na... kącik ciekawostkowy. Czas na ciekawostki do poziomu non-aggression. Nazwa poziomu non-aggression, nie agresja, odnosi się do współpracy Sonika z Eggmanem. Zazwyczaj doktor i niebieski jeż walczą ze sobą, ale postanawiają połączyć siły, aby powstrzymać Jimerla. Muzyka z tego poziomu jest remiksem tematu muzycznego Emerla's Sonic Battle. Ostateczna forma kurde życia zwana jako kurde Shadow. Nie, autentycznie kurde Sonic przypomina tutaj Shadowa. Nie, ale tak szczerze, no forma, super forma Sonica, czyli Super Sonic i Eggman razem w współpracy, no proszę państwa, no kto by pomyślał. Muzyka, kurde, jest tutaj też, kurde, zajebista i w ogóle to jest przepiękny finał. To jest naprawdę chyba jeden z najlepszych finałów, jeżeli chodzi o serię Sonica Advance. Bo naprawdę, Sonic Advance 1 i 2 to momentami miałem wrażenie, jakby troszeczkę były w podobnej scenarii, a tutaj zupełnie mamy co innego. Plus nawet ostatni boss w Sonicu Advance 1 i 2 trochę do siebie podobny był, w sensie, że zamiast w Sonicu Advance 2 troszeczkę odstawać od reszty, to trochę był podobny do tego z Sonica Advance 1. Przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co ja zapamiętałem. A tutaj mamy naprawdę, kurde, soczystą, nową konfrontację, gdzie tutaj walczymy już o losy świata i nie tylko Sonic, ale też i Eggman walczy o to. Co jest bardzo zaskakujące i bardzo fajne, naprawdę. I szanuję za coś takiego. Ale spokojnie, moi drodzy, za niedługo Jimerl będzie sobie, kurde, leciał w dół. Bo właśnie ten boss nazywa się Ultimate Jimerl. Taka ciekawostka, więc wszystkie nazwy bossów zostały tutaj przedstawione w tej oto serii. I trzeba uważać na ten oto laser, dlatego że ten laser mrozi, jak zauważyliście. A może nawet nie tyle, co mrozi, co razi prądem. No ale damy sobie radę. Przecież my jesteśmy Sonic szybki jak błyskawica, więc my musimy wręcz dać radę. I tutaj przez chwilę myślałem, że nie dam rady, bo byłem coraz bliżej naprawdę wyczerpania swojego paska zdrowia, ponieważ jak widzieliście, pierścienie mi zaczęły spadać w dół, ale okazało się, że Jimerl dostał taki wpierdol, że już w tym momencie został pokonany i w taki oto sposób, proszę państwa, przeszliśmy Sonic Advance 3 i zakończyliśmy maraton Soników Advance na kanale. Oh yeah! Dobrze, kurde.
No i mamy takie właśnie fajne tutaj rozpoczęcie cutscenki, jakby to było, że Sonic, wiecie, otwiera oczy. No i okazuje się, że wszyscy są uradowani, bo Sonic po raz kolejny przeżył najkrwawszą i najcięższą konfrontację, jaka mogła mieć miejsce. Tak więc, moi drodzy, w taki oto sposób zakończyliśmy sobie, po raz drugi podkreślę, maraton Sonic'ów Advance. Mam nadzieję, że ten maraton wam się podobał, że w sposób ciekawy, informatywny był prowadzony ten maraton, że dobrze się ogólnie bawiliście, że czegoś ciekawego się nawet dowiedzieliście. Here we go again, kurde Sonic. Tak więc, teraz moja ostateczna opinia na temat Sonica Advance 3. Tu przy okazji Knuckles sobie spada i jest szczęśliwy w ogóle i tak se patrzy. Moja opinia na temat Sonica Advance 3. Moi drodzy, Sonic Advance 3 to jest świetna gra. Naprawdę bawiłem się przecudownie w tej gierce. Jednakże to, że jest to świetna gierka, nie oznacza, że jest ona najlepszą grą. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo lubię dużo takich innowacyjności, jeżeli chodzi o serię Sonica Advance, bo naprawdę ta gierka wprowadziła też dużo ciekawych zmian, które trzeba było podkreślić. Ale z perspektywy czasu powiem, że troszeczkę drażniło mnie czasami to, że musiałem, jakby to można powiedzieć, właśnie szukać tych chaosów, bo no fajne to jest nawet rozwiązanie, że coś takiego ma miejsce, no ale no nie ukrywajmy, troszeczkę to momentami drażniło. Tak samo mnie drażniły na przykład specjalne rigi w Sonicu Advance 2, więc... I czasami miałem wrażenie, że niektóre zony były przedłużone na siły. To mogę tutaj podkreślić, że czasami odnosiłem właśnie takie wrażenie, że za bardzo na siłę przedłużali niektóre poziomy w tej gierce. Ale tak, jest to naprawdę warta ogrania gierka i serio, uważam, że... Troszeczkę niektórzy przesadzają, jeżeli chodzi o tę gierkę. Nie mówię, że jest ona najlepsza, ale też najgorsza nie jest. Mogła być naprawdę o wiele gorsza ta gra, w mojej opinii. I tam przy okazji, jak widzieliście, była cutscenka, co się z Jimmerlem stało i okazało się, że Vanilla i Cream wzięły Jimmerla i zreperowały go i w tym momencie Jimmerl został posłuszny dla Cream oraz Vanilli i Cheesa. I w taki oto sposób mamy oto napisy końcowe. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie w tej grze, to wszystko stoi na dosyć wysokim poziomie. Grafika również stoi na wysokim poziomie. Fabuła jest też bardzo fajna, więc naprawdę ja nie mam tutaj do czego się przyczepić poza tymi aspektami, że czasami poziomy były przedłużone na siłę oraz to, że... No zbieranie tych chao, kurde, to jednak było uciążliwe, ale jednak udało mi się i mogę sobie tutaj przyznać, że mi się udało i mogę być z siebie dumny. Tak więc, to by było na tyle, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten maraton. Że wam się ogólnie podobało, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Nowe osoby serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie. Na Instagram, bo tam często powiadamiam was o filmach i o tym, co się u mnie dzieje. Bo jak nie dostaniecie powiadomienia na YouTubie, to chociaż na Instagramie macie. A na grupę na Facebooku oraz na Discord, dlatego że tam jest fajna integracja z wami. I teraz informacja następująca, że to chwilowo jest ostatni film, jeżeli chodzi o marzec. Ponieważ dopiero zobaczymy się pod koniec marca, dlatego że trzeba sobie zrobić przerwę po tym wszystkim. Tak więc teraz macie tutaj cutscenkę, gdzie Cream goni Jimmerla, zaczęła płakać, bo się przewróciła i Jimmerl przyleci i ją pocieszy. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja już się nie będę powtarzał. Widzimy się w kolejnych seriach na kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.